Tym razem nie z czołgu, tylko z niedużej wsi holenderskiej. Witam Was serdecznie. Za moimi plecami budynek, w którym będziemy instalowali kotłownię peletową opartą o kocioł peletowy firmy SAS. Jak widać, koło mojego auta wydobywa się dymek. Jest tu zainstalowana kotłownia gazowa. W ostatnim czasie gaz w Holandii zdrożał dość znacznie. Ogrzewanie tego niewielkiego budynku w tej chwili za grudzień. Faktura wystawiona na poziomie 500 euro za gaz. I teraz uwierzcie mi w to. W dniu wczorajszym mieliśmy przyjemność zjeść kolację z inwestorami. 18-19 stopni w budynku. To nie są temperatury, do których u nas w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, czyli ewidentnie trzeba oszczędzać i tutaj ludzie już oszczędzają. Tu jak widać ta kotłownia gazowa. Będziemy musieli oczywiście wewnątrz przelecieć rurami. Jak już przelecimy sobie wewnątrz tymi rurami, dolecimy tu. Kocioł będzie stał w tym miejscu. Jak już kocioł nam stanie w tym miejscu, jeszcze mam do ustalenia z inwestorem, czy zasobnik tam, czy zasobnik ma stanąć tu na drzwiach, bo to mamy nieustalone. Komin będziemy wieszać. Holenderska firma się wywaliła na plecy. Komin będziemy wieszać tu na tej ściance. Mówiłem, że wam pokażę, jak przyjechaliśmy, jak cyganie. Wszystko zapakowane, skrzynki, narzędzia, rury, kształtki, połączenie kominowe, zbiornik 300 litrów. Te rusztowanie dało nam w kość po drodze. 8 ramek, ale ważą od groma. Pamiętam, jak byłem na wycenie, ustalaliśmy sobie wysokość. Kilka miesięcy temu miałem przyjemność tutaj być. Wraz z moją Karolinką przyjechaliśmy sobie na weekend do Holandii. O tak to trzeba nazwać. Ale z drugiej strony wypadałoby zaznaczyć, dlaczego dzisiaj w Holandii ogrzewanie kosztuje tych ludzi dużo. Pierwsza rzecz to jest ścianka postawiona w 12. Kolejna sprawa to jest taka, że oni dzisiaj prawdopodobnie, z tego co myśmy się dowiedzieli jakiś czas temu, nie mogą sobie tu przykleić stropianu, bo budynki straciłyby pierwotny charakter. Dla mnie sytuacja dziwna, wszyscy przez to cierpią. No ale trudno, to nie nasz jest problem. Pomysł jest taki, żeby wykonać tu kotłownię i poprzez zakupiony pelet ogrzewać budynek taniej. Czy się to uda? Mam nadzieję, że będę mógł wam to przekazać, jak faktycznie skończyły się nasze prace i jak faktycznie wygląda spalanie. Czyli będziemy mogli się o tym przekonać po pewnym czasie, bo na pewno nie podczas emisji wideo. Spód komina, skraplacz, trójnik, który będzie się łączył z budynkiem i pojedziemy do góry, aż do samego ustnika, gwizdka, różnie to jest nazywane przez różnych ludzi. Zwróćcie uwagę, jakie są ściany. 12 cm. Zaczyna to nabierać wyglądu. Mamy przygotowane mocowanie, dziura zrobiona. Teraz Staszek ustawi tylko i wyłącznie odległość, o którą chodzi, tak żebyśmy minęli tutaj pas rynnowy. I musimy wyjechać z tym kominkiem troszeczkę do góry. I tak będzie to wyglądało. Zrusztowanie warszawskie znalazło zastosowanie w Holandii. Komin mamy postawiony, więc bierzemy się za pracę wewnątrz. A wewnątrz w tej chwili już sobie wypoziomowaliśmy, nie wypoziomowaliśmy, kłamie. Ustawiliśmy sobie kociołek, za chwilę będziemy go łączyć z kominem i zaczynamy zabawę. Inwestor sobie zażyczył, że zbiornik na wodę ma stanąć na tych zielonych drzwiach. Jak stanie na tych zielonych drzwiach, nie będzie najmniejszego problemu, one mają stąd wyskoczyć, mają zostać zamurowane. Zasobnik będzie na pelet tu, w tej części, więc mamy pole do popisu.
rurami też musimy sobie tu ustalić troszeczkę, czy rurami będziemy śmigać tu nad drzwiami, czy może przeskoczymy tu w tym miejscu. Pewniackie jest to, że będzie katar. Staszek chory, ja chory, w hotelu 15 stopni. Wszyscy zdziwieni, że my chcemy więcej, no ale dobra. Ważna rzecz, budynek nie ma wieńca. Nie jest po prostu szczepiony wieńcem, tak jak się to u nas robi. Więc na pewno będziemy mieli łatwość przedostać się przez ścianę. Nie, tutaj wystarczy tylko wiertarkę czy wiertnicę przełożyć i trzeba się dobrze trzymać, żeby nie przelecieć na drugą stronę. Dobra. Co? Jedziemy, nie? Jedziemy. Podjeżdżamy kociołkiem, stoi już na stopkach, więc... Więc tak jak wcześniej widzieliście, komin stoi, czeka, więc zaczynamy się ze Staszkiem pakować. W środku, co my mamy w środku? W środku mamy kocioł gotowy, w środku mamy sprzęgło powieszone. Jutro zabieramy się za spinanie bojlera. Nie mogę sobie odpuścić. Przed chwilą byłem po 4 odpowietrzniki. Ty, ale one nie są półcalowe? Oh, 3/8. No nie, trzeba będzie jeszcze redukcję kupić. No dobra. 3 odpowietrzniki. I wyobraźcie sobie, 4 odpowietrzniki. 70 euro. 2 razy drożej niż w kraju. Teraz wiem, dlaczego składamy w Holandii kotłownię, bo prawdopodobnie wykonanie takiej kotłowni w Holandii na takich podzespołach kosztowałoby prawdopodobnie na złotówki ze 25 tysięcy na euro, ze 25 tysięcy euro, tak mi się wydaje przynajmniej. Co? To jest fortuna. No tutaj mogłoby się to okazać cholerną barierą, a tak? No nie wiem, zobaczymy. Ilekroć w ostatnim czasie dzwonicie i informujecie nas, informujecie, rozmawiacie, ja pytam z różnych części Europy, mówicie o tym, ile kosztuje was ogrzewanie, ile kosztuje was kilowatogodzina prądu, metr sześcienny gazu, bo gdzie niegdzie jeszcze się na metry sześcienne to przelicza, mówicie, ile kosztuje pelet, ile kosztuje drewno. Co jest, Staszek, co potrzebujesz? Łatkę. Tu. I tak w tej chwili nikt nie jest w stanie określić, jakie źródło ciepła wybrać. Czasy taniego grzania mamy ewidentnie ze sobą, nie? I tutaj, co byśmy dzisiaj nie wymyślili, to już tanio chyba raczej było. Są osoby, które będą twierdziły, że pójdą do lasu, mają swój las, wyrobią sobie drewno i to będzie tanio, nie licząc swojej pracy, nie licząc transportu, nie licząc bardzo często godzin, a całych tygodni, miesięcy, które muszą poświęcić na to, żeby finalnie zimową porą mieli ciepło. Naszym zadaniem nie jest dzisiaj wybierać za ciebie, szanowny widzu, źródła ciepła, którym będziesz chciał ogrzewać swój dom. Naszym zadaniem jest wykonać instalację tak, abyś ty był zadowolony, aby ona była ekonomiczna, a jednocześnie sprawna. I to staramy się robić. W tej chwili zajmę się przyłączeniami bocznymi, bo później jak zapakujemy tam palnik, to już będzie ciężko się dostać do grup pompowych. Może nie tyle ciężko, on musiał skakać znowu gdzieś tam po górze. Zostaje nam mocowanie jedno, mocowanie drugie, podjazd tutaj z ciepłą, z zimną wodą. Później się ścianą wdrapiemy na górę. Przelecimy tu jedno pomieszczenie, następnie drugie, tam gdzie stoi gazówka. Zimną, ciepłą wodę złapiemy sobie tam. Ogrzewanie również musimy doprowadzić tam. Więc tak, mamy półtora dnia za nami. Wczoraj cały dzień, powiedzmy cały dzień, pracowaliśmy finalnie chyba 6 czy 7 godzin. Postawiliśmy komin, spięliśmy to, co wczoraj widzieliście. W dniu dzisiejszym już jest spięta grupa pompowa bezpośrednia z zasobnikiem ciepłej wody. By ktoś zapytał, dlaczego tu nie ma
zaworów i tak dalej. Zawory są w grupie, więc nie było sensu ich tu montować. Dlaczego na drzwiach, jakby ktoś od tego momentu zaczynał oglądać? No dlatego na drzwiach, że te drzwi mają zostać zamurowane. Od drzwi się troszkę odsunął Staszek, tak żeby można było sobie tu w przyszłości wszystko porobić. Te panele jak zostaną zdjęte i ta futryna drzwi jak zostanie zdjęta, to powstanie tu na granicy 4 cm od rur do ściany właściwej, więc nie będzie najmniejszego problemu, żeby się połączyć ze wszystkim. To może przy kotle gazowym, jak będziemy już tam do niego dochodzić, to Wam pokażę. Holendrzy wszystko robią na skręcanych kształtkach. Przynajmniej tu, gdzie my za każdym razem byliśmy, wszystko jest skręcane i tak jak przychodzą, to patrzą trochę ze zdziwieniem, że my nie skręcamy, tylko zaprasowujemy. Stal węglowa zaprasowywana u nich się skręca. Miedź u nas jest zaprasowywana bądź lutowana, oni tutaj skręcają. Nie wiem, czy to dobre, czy to złe. W każdym razie, teoretycznie, każdy jest sam w stanie zrobić miedź lutowaną bądź skręcaną. No już zaprasowywaną trzeba mieć do tego sprzęt. Nie, Staszek? Tak. Lutować też trzeba umieć. Lutować też trzeba umieć. Ale lutowania to się z YouTube'a nauczysz. No. Teoretycznie. Właśnie. A w praktyce później się leje. Rozmawiałem z inwestorami, dzisiaj dowiedzieliśmy się, że wśród ich znajomych bardzo popularność dużą w Holandii zyskują kominki, Staszek, tak? Kominki peletowe. Dziwna sprawa, ale to każdy, że tak powiem, chce się ratować i grzać tym, co ma pod ręką. Pelet w Holandii jest dość drogi, ale pelet w naszym kraju, ceny zaczynają się znowu robić fajne, więc zainteresowanie tym paliwem nie tylko w Polsce, ale i w Europie wzrasta. Takie jest moje odczucie. Pamiętacie, jak powiedziałem, że jesteśmy w stanie klienta na drugim końcu świata, niemalże, zabezpieczyć na ewentualność uszkodzenia się jakichś poszczególnych podzespołów kotłowni. No i przyszedł chyba czas, żeby na ten temat podyskutować, bo jeszcze nie gadaliśmy. To ja sobie to pozwolę zrobić trochę inaczej. Zwróćcie. Ta-da! Co mamy? A to akurat nie. Dwa sterowniki mamy, ale dobra, my nie chcieliśmy dwóch sterowników. ST280 zostawiać klientowi. Zaraz zobaczymy. Popatrzcie. Mamy przewody. Mamy czujnik spalin. Mamy wyłącznik krańcowy, czyli klapy. Mamy kostkę między, łączącą między zasobnikiem a kotłem. Mamy, co tu mamy, Staszek? Sterownik kotła jako zastępstwo, żeby nie brakło. Czujniki do tego przy tym sterowniku są odpowiednie, które powinny być. Zestaw czujników, że gdyby się coś wydarzyło. Mamy rozpalarkę, na 100% tu rozpalarka siedzi. Co my mamy jeszcze? Mamy czujnik zewnętrzny. Staszek, mamy tutaj czujnik rusztu, zobaczcie, mamy listwę boczną przyłączeniową, mamy cały komplet przewodów, gdyby się te przewody uszkodziły, wszystko mamy. Jedyne, czego nie mamy tu w tej chwili, to jest płytki przy palniku. No i nie mamy płytki przy palniku i nie mamy, że tak powiem, napędu rusztu. To są w moim odczuciu elementy, które bardzo rzadko, jeszcze raz podkreślę, bardzo rzadko ulegają uszkodzeniu i dlatego tego tutaj nie ma. Natomiast gdyby doszło do uszkodzenia takiego elementu, nawet w Holandii, to jest kwestia, w poniedziałek zamówimy, w środę będzie. Czy można zabezpieczyć dzisiaj klienta na ewentualność jakiejś awarii? Tak. Oglądając nasze filmy, z drugiej strony można dowiedzieć się, jak w pewnych momentach sobie poradzić, albo jak samemu wymienić poszczególne elementy. Jest to cholernie proste. Z drugiej strony firma SAS dysponuje wspaniałym serwisem
i fajnymi ludźmi na infolinii, gdzie gdyby doszło do sytuacji, że coś się wydarzy, to dział serwisu jest w stanie po rozmowie z klientem namierzyć ewentualne uszkodzenia i powiedzieć, jak to nawet wymienić we własnym zakresie. Dlatego pozwoliliśmy sobie małą paczuszkę uszykować, żeby nie było sytuacji takiej, że ktoś się będzie czuł, że no, że będzie się czuł niepewnie. Kolejna sprawa, żeby to też nie brzmiało tak, że wymyśliłem sobie tu kotłownię pelletową, to teraz klientowi robię dupochrona, czy sobie robię dupochrona, to nie chodzi o mnie, to nie ja tu przyjechałem instalować kotłownię w sensie sensu stricte, że przyjechałem, powiedziałem, macie tu kotłownię mieć, to sobie klienci wymyślili, żebyśmy my wykonali im taką kotłownię. A skoro sobie to wymyślili, to ja wyszedłem z inicjatywą, że okej, ale zróbmy to jeszcze na zasadzie zabezpieczmy was, żebyście byli zabezpieczeni. No i mi się wydaje, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby można było czuć się spokojnie. W Groningen jest ulica Czerwonych Latarni. Mówię do Stanisława, żeby mnie tam zabrał. Ale ty płacisz. O, Boże, ja już nie mówię iść i korzystać. Ja cię zabiorę. Tylko żeby mnie w ogóle pokazał, zaprosił i tak dalej. I za każdym razem jest to, ale ty płacisz. Ja nie chcę za nic płacić. Ja chcę tylko iść zobaczyć. Nie wiem, w Groningen nie znam, w Amsterdamie wiem, gdzie jest. O, Staszek mówi, że w Amsterdamie wie, gdzie jest, a w Groningen nie wie. Ja cię zaprowadzę. A tak poważnie? 13 godzin kotłownia. Z kominem. I Holender przy kominie poległ. Czemu? My dzisiaj ze Staszkiem rozmawialiśmy, że ten komin można było postawić z taboreta, jakby się człowiek uparł, albo z drabiny. No ale czasem tak bywa. Mam nadzieję, że uda nam się to jakoś pokazać, jak już tu na kotle zrobimy porządek, żeby to faktycznie wyglądało. Jesteśmy po raz drugi w Bauhausie. Bardzo fajne rzeczy, tu można kupić super długie mufy, naprawdę długie mufy, są też krótkie, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Tak jak wcześniej mówiłem, bardzo dużo na skrętkach pracują, bardzo dużo tutaj się na skrętce pracuje. Wszystkie systemy można sobie ładnie skręcać, ale zobaczcie jakie fajne rzeczy. Z jednej strony 22, 2x15, super, naprawdę super sprawa. Zdziwiony trochę jestem. Aha, Staszek, w razie czego weź dwa korki. Jakie? 4 korki. 2x0,5 cala, 2x3/4. Tu są korki. Przejdziemy, zobaczymy, o co tu chodzi. Staszek widział rurę, ale się wycofał. O, węglóweczka. 22 za 3 metry. Cena 9,75 euro. Nie wydaje się, żeby ta rura była strasznie droga. No jest to co nam może być potrzebne podczas naszych działań. Ja już tutaj mam naładowane trochę, bo oczywiście wózka sobie nie wzięliśmy. Ale co tam jest? Półówki. Tylko półówki są, a 3/4 mamy. Mamy korki 3/4. No i dobra. To co, to bierz tą rurę. Nam będzie nam będzie potrzebna 22 miedziana, nie? No. Żebyśmy ile? No i pół metra ma. No to tak, no to bierz 4, nawet się nie będziemy czaić. Zobaczcie, to będzie 160 euro za 10 metrów. No to to już zaswędzi, nie? Oj, zaboli. No, zaboli. No ale no niestety, ceny są dzisiaj jakie są i trzeba się z tym mierzyć. Co, mamy wszystko? Na pewno? Patrzę za tym zwrotniakiem, ale nie widzę. Trójniki są. No zwrotniakiem patrzę. Ale trójniki 28 mamy. Mamy. W razie wojny. Kolana mamy, nyple są, wszystko jest. No to dobra, to lecimy do kasy. Lecimy sobie zakupy zrobić i jedziemy się wyspać, bo dzisiaj już ledwie na oczy patrzę. Konstrukcja sama kotła to jest nic. Kocioł jest zainstalowany na układzie otwartym. Zwróćcie uwagę, tutaj nie ma nigdzie niczego, co by nam wskazywało, jakie jest ciśnienie. Kolejna sprawa, zwróćcie uwagę tutaj, skręcane połączenie gazowe, całe. Widzicie to? Tu jest gdzieś polutowane, ale to nie jest lód twardy, to jest zwykły lód. Są skrętki po prostu. Bam, bam, skrętka. Bam, bam, skrętka.
Cała instalacja jest na skrętkach wykonana, to jest to, co już wcześniej słyszeliście od nas. Gdzie mogli sobie pogiąć, to sobie pogięli, gdzie nie musieli giąć, to po prostu jest poskręcane. I tyle. Prowadzimy, że tak powiem, tą instalację tędy. Staszek wjeżdża ciepłą, zimną wodą górą. Tu mamy zasilanie do grzejników. Tu jest cały licznik gazowy. I zwróćcie uwagę, że zaraz za licznikiem bach, skrętka miedziana wygięta, pach! Teflonik. O tak. No podejście do pewnych tematów jest zgoła inne niż u nas. To jest, proszę bardzo, nogą sobie dotykam, plastik już w budynku. No tak inaczej trochę niż u nas, nie? Bardzo mocno inaczej. A skoro ubijamy ten gaz, no to myślę, że jakieś 2 godziny złożymy sobie kocioł. Instalację w kotłowni mamy całą ukończoną. Więc jeszcze z 2 godziny i powinniśmy ruszyć z kociołkiem, może 3 godziny. Więc będzie pięknie. No i w tym miejscu straciliśmy dobrą godzinę. Niby zawór gazowy, niby nic skomplikowanego. Natomiast ten reduktor, mimo to, że próbowaliśmy go odblokować, tutaj wsparcie ze strony kolegi Jacka. Natomiast tak jak Staszek to wymyślił, musiał dostać po łbie trochę, żeby się odblokował, bo niestety nam się skurczybyk zablokował i nie puszczało nam gazu na gazówkę. Ale pan Stanisław mówi, młotkiem go! Młotkiem! Puścił! I dostał w łeb. Dostał w łeb i puścił. Ostatnie szlify. Wyobraźcie sobie, że, że to miejsce to jest jednak wypłytkowane albo wybiałkowane. W sensie białe, ładne, czyściutkie. Śliczna kotłownia, naprawdę. Bardzo ładna kotłownia. Woda, która tam jest, to wiadomo, że trzeba podpowietrzać pewne tematy. Mamy już częściowo płyny ustrojowe uzupełnione. Częściowo trzeba odpowietrzyć instalację w budynku. Trwa procedura dokręcania. Patrzcie tu, musi być oko. Może nie musi być, no jak nie chcecie, to nie musi być, ale później ten kocioł wygląda, jakby go słoń nadepnął. Jak to wygląda to? Dobrze, bardzo dobrze, Staszek. Nóżka, która jest pod spodem, nie widać jej w tej chwili, ale jest tam taka nóżka, która podpiera cały palnik. Pamiętajcie, że po ustabilizowaniu, jeszcze przed nasypaniem peletu, należy ją dokręcić do podłoża. Nie dźwigać tego tak, żeby nie próbować tą nóżką tak mocno kręcić, aby aż się kocioł przeginał. Dokręcić ją do podłoża tak z wyczuciem, żeby tylko i wyłącznie opierała się o podłoże i tyle. I tu żadnej filozofii wielkiej nie ma. Kocioł zostanie spięty, zaraz elektronicznie go zepnę. Zostaje mi pompa kotłowa do podpięcia. Wszelkie przewody, czujniki, wszystko mamy popodpinane. Czujnik do bojlera tylko doprowadzić i zaraz ruszamy. Dosłownie pół godziny i będziemy startować. Tylko Staszek, wiesz, masz informację, gdzie pelet? Producent. Ale coś... Gdzieś, no, kupili gdzieś worek, kurna, w tym Big Bagu. No. Ale gdzie on jest? Nie wiem. Ogólnie jest tak, że pan właściciel Holender pojechał kupić w Big Bagu 750 kg bodajże peletu. No i on to przywiózł, bo on nam to pokazywał. W garści przyniósł ten pelet, tak? No bo silnego nie ma. No właśnie. No zobaczymy. To nie on tam idzie? Za tym białym busem? Nie wiem, nie widzę tego. Ktoś tam szedł. No dobra. Może odpalimy go zaraz, może za godzinę, zobaczymy. Pytam się Staszka, mówię, co ty się tak tłuczesz? A Staszek pierwszy raz w życiu powiedział, ty nie mogę włożyć. Staszek nie może włożyć. Staszek, co ty wyprawiasz? Co to za was? No to patrzę na ciebie, no. Patrzysz na mnie, to jest z tyłu. Nie mogę włożyć. Ale kotłownia ładna, nie? Ale wiecie co? Coś wam pokażę. Patrzcie. Zobaczcie tu. Aha, zaczynamy. To najlepsze jest, co? Mieliśmy o 15 palić, jest 15. I która jest? 15.04. 3. Wszystko zgodnie z planem. Trochę wentylator jeszcze za mocno śmiga, ale to zaraz sobie korekty dokonamy. Tak, jest zawór.
jest zawór. Zawór pokazuje 5% otwarcia, tak? A tutaj mamy go praktycznie w pełni otwartego. Co nam to mówi? Że mamy przewody źle podpięte. Niebieski zostawiamy w miejscu, w którym jest, on jest zawsze neutralny. Żółty z brązowym teraz należy zamienić, wykalibrować jeszcze raz zawór i będzie działał. Już po chwili przewody zamienione, na sterowniku rozpoczęta kalibracja tegoż zaworu. W tej chwili zawór zostanie w tej samej pozycji, natomiast się tak jakby on będzie myślał, że się otworzy i dopiero później zacznie wracać z powrotem do pozycji zamkniętej i zacznie się pozycjonować pewnie już wtedy do pozycji pracy. Nie wiem, jak zobaczyłem ten pelet, że jest luzem i że jest taki, a jeszcze na samym początku było widać ewidentnie coś zielonego, tak jak tutaj. Widzicie to zielone? No, nie ma co dyskutować. Idą tu reklamówki. O, tu widać zielone. Ty, Stachu, no to weź to zielone. Kaloryczność. To zwiększa kaloryczność, Staszek stwierdził. Ale chyba nie tylko. Tylko teraz zobacz. Gadamy czasem o tej kaloryczności, o tym, że producenci, no bo to nie użytkownicy, tylko producenci. Spoiwo. Producenci peletu lecą sobie w kulki. Teraz wiesz, ten pelet jest produkowany w Holandii. Bo to jest holenderski wyrób. Czyli tutaj w ten sposób też jest zbywają się plastiku. Dziwna rzecz, tylko że patrząc w tej chwili po tym, co się dzieje w kotle, to tu się naprawdę nie ma czego czepić. Gdybyśmy tylko patrzyli po komorze spalania, tak? Nic się nam nie kopci, z rury się nie kopci. Chyba tak mi się wydaje przynajmniej, zaraz pójdę, zobaczę. Ale nie sądzę, żeby nam się w tej chwili coś tu kopciło. Ach. Holenderska wieś. Wszystkie domki, o, zobaczcie. No, śladu tam nie ma, tak? No i teraz co, no gazówki jak chodzą, to wszyscy widzą tą parę. A tutaj będzie szedł peleciak. No i nie będzie widać, czy się coś z tym dzieje. Jakby ktoś zapytał, czy ten komin jest odpowiedniej długości. Nie, ja się będę upierał, że on jest bardzo dużo za mały. On powinien być wyższy niż tamten dach. Natomiast no nie byłoby go tu jak zaczepić, co do tego świerka? Czy tam do tej tui mielibyśmy go kotwiczyć? No się nie dałoby. Więc tak został zakupiony przez inwestorów. Myśmy go tak zainstalowali. I tyle. I tutaj nie ma co się czepiać. Jak widać, funkcjonuje. Rozpalony. Działa. A że to jest takie, no ja nie mam na to wpływu. Pompy nam już raz wystartowały, bujnęły się. Zatrzymane zostało wszystko, bo chcę go tutaj rozpędzić tu dość znacznie. Bo jakby nie było, mimo to, że dzisiaj gazówka została zatrzymana, to ścianki postawione w 12 cm musicie nam uwierzyć, że wychładza się taki budynek. O tak, po prostu ja niewiarygodne. Ja sobie myślę, że nawet, że ustawienie tego kotła trzeba będzie go ustawić na podtrzymanie ewentualne z obniżeniem i nawet nie wiem, czy to obniżenie będzie miało sens, czy czasem 45 czy 50 stopni zimową porą, tak jak mamy teraz, nie będzie musiało śmigać 24 godziny na dobę, żeby w ogóle jakąkolwiek ciepłotę w tym budynku utrzymać. No bo to są specyficzne budynki, tak? I teraz holenderscy, o tak trzeba to powiedzieć, sobie tu przetrę. Holenderscy instalatorzy, którzy przyjeżdżają czy przychodzą do postawienia takiej kotłowni. Wy widzicie kawałek garażu. Przejdę teraz wzdłuż tego budynku. Zwróćcie uwagę, długość garażu to jest trochę więcej niż samochód. I tu już zaczyna się za tymi następnymi drzwiami budynek. I tego budyneczku jest troszeczkę. To jest nieduży domeczek. Naprawdę nieduży. Dwa pokoje u góry, nie za wielkie, kawałek jakiejś garderoby, spiżarni, czegoś takiego. I na dole też jest ten budynek nieduży. Natomiast holenderscy
instalatorzy, którzy przychodzą do takiego budynku, próbują pchać tu kotły 25 kW. Takie domki. I dzisiaj budynek ma na granicy 100 metrów. Ja i tak postawiłem tutaj 12-kilowatowego sasa, gdzie jest to w moim odczuciu już duża jednostka jak na ten budynek. Mimo to, że producent, firma SAS, podaje, że taki kocioł 10 czy tam 12-kilowatowy, średnio ocieplony czy w ogóle niezaizolowany budynek jest w stanie ogrzewać na granicy, nie wiem, 90-100 paru metrów. Okej, ja zawsze mówię tak, że mamy dziesiątki poinstalowane w budynkach, które są niezaizolowane po 170 metrów i one sobie zimową porą w naszych polskich warunkach, które są dużo trudniejsze, dają radę. A tutaj śmiem twierdzić, że ta dwunastka jeszcze z takim zestawem nie będzie miała co robić z tymże budynkiem. I tyle. Więc my się w tej chwili zaczynamy powoli pakować. Zostaje mi internet do podłączenia. Prawdopodobnie inwestor Pandora nam za chwilę urządzenie, które pozwoli nam podpiąć tu internet. Sterownik pokojowy. Za chwilę go również uruchomię. I tyle. Wygrzejemy troszkę tej budy. Zobaczymy, że grzejniki działają, zacznie nam się woda grzać, bo na razie wskazówka nie drgnęła. 300 litrów zbiornik na wodę, bardzo duży jak na tą rodzinę. Takie było życzenie, spełniamy je. No. Śmiga wszystko. Zobaczcie, jak pompeczki pięknie idą. Ale dobrze, niech sobie lata. Poustawiam dostroje, posprzątamy parkiet. Podbijemy gwarancję i będzie miło. Pokażę Wam na koniec oczywiście jeszcze tego wideo, jak ten kocioł został ustawiony przeze mnie do tego innego peletu, do którego jesteśmy nieprzyzwyczajeni przynajmniej. Czas do fryzjera, muszę zadzwonić do mojego fryzjera, może mnie gdzieś wciśnie na sobotę. Wycierasz? Nie. Wytarty. Kotłownia ukończona. Przewód, który tu widzicie biały, może razić troszkę. Natomiast jest to internet, który został również podpięty pod kocioł. Wspominałem Wam wcześniej o tym, że zabezpieczyliśmy tu inwestorów przewody w listwę boczną, w drugi sterownik, czujniki, rozpalarkę i inne rzeczy, które mogłyby teoretycznie zostać uszkodzone. Kotłownia, jak widać, dość duże leżaki. W tamtym pomieszczeniu, tam z tyłu, była gazówka, którą zdemontowaliśmy. Zainstalowaliśmy tutaj Sasa Biokompakta Plusa 12 kW, sprzęgło hydrauliczne z dwiema grupami pompowymi, jedna bezpośrednia do ładowania zbiornika ciepłej wody, druga jest to grupa z układem mieszającym. Dlatego układ ochrony powrotu, trochę inaczej skonfigurowany kocioł, może nie tyle kocioł skonfigurowany, co sama praca kotła skonfigurowana troszeczkę inaczej. Nastawy pracy, praca, czas podawania 2 sekundy, przerwa 11 sekund. Widzieliście ten pelet, siła nadmuchu 28%. Temperatura trzyma się nam na granicy 130 stopni, w tej chwili 56 na kotle, 51 na powrocie. I co tu jest inaczej? Pojawił się zawór na... że obniża nam temperaturę w tej chwili o 5 stopni z uwagi na to, że temperatura w pomieszczeniu została osiągnięta, więc kocioł na ten moment puszczam na pracę ciągłą. Czy on musi ciągle pracować? Nie musi ciągle pracować, natomiast obawiam się, że przez te cienkie ściany będzie uciekało z tego domu zbyt dużo zimową porą. Mamy internet podpięty, więc gdyby się coś wydało, to Państwo zadzwonią do mnie, będziemy korygować. Jak widać, kocioł w środku, jak go SAS stworzył, nawet na tym dziwnym pelecie jest po prostu śnieżno-biały, tu się kompletnie nic nie osadza, nie ma nic. Komin był wygrzany, więc w popielniku mamy na pewno karton, może być nam jeszcze gdzieś woda z peletu. No widać, że mamy spieki, tutaj są żarzące się elementy, ale widać, że są spieki tutaj takie stwardniałe. Żebym się nie poważył, tylko o, widzicie, jak to zrobić, o, są, kruszą się, czy to piasek, czy to plastik, ja w to nie będę wnikał, coś tam na pewno jest,
Więc w całym świecie pelet jest dzisiaj mieszanką pewną. I tyle. Temperatura w momencie, w którym kocioł osiągnie temperaturę zadaną, przejdzie w podtrzymanie, a na powrocie mamy w tej chwili 52 stopnie. Pracuje nam i centralne ogrzewanie, i ciepła woda, którą też, jak widać, grzejemy, i pompa dodatkowa 1. A ja miałem okazję przez 3 dni poćwiczyć angielski i to jest coś, czego na co dzień człowiek nie robi. Jak pojadę na ryby, to po angielsku tylko ćwiczę. A tutaj była okazja po raz kolejny ćwiczyć, bo nasi inwestorzy, pani jest Polką, mąż jest Holendrem. I to mąż Holender wymyślił sobie, że to my wykonamy dla niego kotłownię, bo znalazł nas na internecie. I co, Staszek? Jesteś? Jedziemy? Jedziemy. Jedziemy. No. I co? Spadamy. Trzymajcie się, do następnego, hej!